Czy wiedzieliście, że wygląd pierwszego iPhone'a najprawdopodobniej inspirowany był telefonem Samsunga? Albo to, że słuchawki AirPods nie powstałyby, gdyby nie firma Beats, a iPoda nie byłoby na rynku, gdyby nie firma Creative. Tak, Apple od zawsze kradło pomysły i wykorzystywało je później w swoich produktach, a najnowszy Apple AirTag jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, który pokazuje, jaki gigant z Cupertino jest naprawdę. Chcecie dowiedzieć się więcej o ciemnej stronie firmy Apple? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Steve Jobs w 1996 roku powiedział: Picasso miał powiedzenie: dobrzy artyści kopiują, a wspaniali artyści kradną. Apple również jest bezwstydne i ukradło wiele świetnych pomysłów. Szkoda tylko, że Steve Jobs zapomniał o tych swoich słowach i już kilka lat później zaczął sądzić się z innymi firmami o to, że kradły patenty właśnie od Apple. Jakiś czas temu na kanale Technostrefa opowiadałem wam o nowym produkcie firmy Apple, jakim są AirTagi, czyli lokalizatory Bluetooth. I o tym, że te produkty tak naprawdę na rynku są znane już od wielu lat, a Apple premierom AirTagów tak naprawdę zabiło całą konkurencję. I było to planowane już co najmniej od kilku lat, a przynajmniej od roku 2019, kiedy to Apple, otwierając sieć Find My, czyli lokalizator dla innych deweloperów, dało znać, że taki produkt planują wprowadzić i wykorzystać swój ekosystem, jaki zbudowali przez wiele lat, a w szczególności iPhone'a, który daje im naprawdę ogromną przewagę nie tylko na rynku lokalizatorów, ale na wielu różnych rynkach, co udowodnili już premierom chociażby słuchawek AirPods. Na naszej stronie technostrefa.com jest tekst, w którym opisujemy mniej więcej, jak to wygląda, jeśli chodzi o to, dlaczego Apple w taki sposób działa i w jaki sposób chce zniszczyć konkurencję, ale wiadomo, na naszym rynku głównie znana firma z lokalizatorów, czyli NotiOne, o której też opowiadałem w tamtym odcinku, także na pewno odczuje premierę AirTagów na swojej skórze. Jednak zdecydowanie bardziej taką premierę odczuje firma Tile, która jest na całym świecie znana właśnie jako producent lokalizatorów. Produkuje od roku 2012, no i zdecydowanie do czasu premiery AirTagów, przynajmniej do roku 2019, nawet całkiem blisko współpracowała i współgrała z firmą Apple, ponieważ lokalizatory Tile można było normalnie kupić w sklepach, w których sprzedawano tylko i wyłącznie produkty Apple i akcesoria kompatybilne z produktami Apple. No i właśnie ta cała współpraca trwała bardzo dobrze do czasu, kiedy Apple nie postanowiło wprowadzić swoich AirTagów. Apple oczywiście daje wybór, bo taka firma jak Tile, czyli jak NotiOne, mogą skorzystać właśnie z sieci Find My i wpiąć się do tej sieci ze swoimi urządzeniami, ale będą oni wtedy zależni tylko i wyłącznie od Apple'a, będą usprawniać ich urządzenia i ich sieć, no i w każdej chwili, jeżeli Apple zdecyduje, że chce te urządzenia ze swojej sieci wyrzucić, to będzie mogło to zrobić. A zatem jest to naprawdę niebezpieczna gra. Jednakże lokalizatory to, tak jak mówiłem, tylko wierzchołek góry lodowej. Zapraszam was do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a także do przeczytania tekstu na technostrefa.com, aby dowiedzieć się więcej. Cofnijmy się jednak troszkę w czasie i opowiedzmy o roku 2014 i o wcześniejszych latach. Pamiętacie firmę Beats? Kiedy ja chodziłem do szkoły średniej, to Beats było wszędzie. Naprawdę, każdy miał słuchawki Beats, a jeżeli nie było go stać na Beatsy, no to po prostu kupował wtedy podróbki Beatsów. Beatsy miał też każdy celebryta i każda celebrytka, jeśli chodzi szczególnie o te muzyczne postaci, takie jak, nie wiem, chociażby David Guetta czy założyciel firmy Dr. Dre. Znany raper, jeżeli nie kojarzycie. Więc Beatsy były naprawdę wszędzie. I w 2014 roku Apple postanowiło kupić właśnie od właścicieli tę firmę. A dlaczego chciałem kupić? Nie dlatego, że była ona fajna i chcieli się lansować tą marką Beats, a chcieli kupić jej technologię, jej rozwiązania i to zaowocowało później premierom różnych produktów i nie tylko produktów od Apple'a. Bo tak, o ile firma Beats cały czas teoretycznie istnieje i cały czas wydaje nowe produkty, to Apple nie informuje o tych produktach na swoich konferencjach, nie robi wielkich premier, tylko po cichu wrzuca je do sklepu i kto tymi produktami się interesuje, to o tym wie i je kupuje. Technologia, którą posiadła firma Apple kupując Beatsy, zaowocowała m.in. premierą słuchawek Apple AirPods, które później stały się najlepiej sprzedawanymi słuchawkami TWS, czyli True Wireless, prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami na świecie. Ale w międzyczasie Apple wypuściło także usługę streamingową muzyki, czyli Apple Music, muzyka od Apple. No i jak się okazało, dokładnie jest to 1:1 skopiowana usługa, którą kupili razem z firmą Beats, a zatem Beats
Music. Nie da się zatem ukryć, że firma Apple obserwowała bacznie firmę Beats, no i postanowiła ją kupić tak, żeby wykorzystać to później, to wszystko, co zbudowała firma Beats dla siebie, zabić markę Beats, no i podnieść wartość swojej firmy, wprowadzając nowe produkty i nowe usługi. Ale oczywiście powiecie, że firma Beats się na to zgodziła, jak najbardziej się zgadzam, to tak naprawdę jest wina tylko i wyłącznie tej firmy. Być może taki był plan biznesowy, żeby zrobić popularną markę, później ją sprzedać i zarobić na tym konkretne pieniądze. Jednakże Apple nie jest święte, bo od samego początku, od samego założenia firmy kopiują różne rzeczy od różnych innych osób. I tutaj nie trzeba daleko szukać przykładów, bo chociażby system macOS, zwany wcześniej systemem OS X, kopiował różne rzeczy od samego początku od najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie, czyli od Windowsa. Jak sama nazwa wskazuje, Windows okna, no i Apple skopiowało właśnie między innymi okienka. To, że programy otwierają się w okna, a także to, że można je minimalizować do ikonek, które potem wyświetlają się na pasku zadań. Ale Apple skopiowało też kilka innych rzeczy, takie jak panel sterowania, funkcje backupu i odzyskiwania systemu, terminal, czyli linię poleceń, to w zasadzie jeszcze od DOS-a, pasek adresu, czyli ścieżkę pliku, to, że nam się w okienku Findera wyświetla to, jaka ścieżka jest do pliku, no i także między innymi skrót Alt-Tab, który pozwala szybko przełączać się pomiędzy aplikacjami. Wiadomo, że Windows też z czasem skopiował pewne rzeczy od macOS-a, ale jednak to Apple pierwsze zaczęło kopiować. Zresztą w ramach ciekawostki powiem Wam, że jeden z pierwszych komputerów Apple wydany w 1983 roku, model Lisa, również był niemalże, no może nie kopiował jeden do jeden, ale naprawdę inspirował się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, które później właśnie Apple prezentowało jako innowacyjne. Były to m.in. interfejs graficzny, który w tym komputerze się pojawił, czy mysz komputerowa, a te dwa rozwiązania były niemal kropka w kropkę identyczne jak w innym komputerze Xerox Star, którego zaprezentowano dwa lata wcześniej. No dobra, dobra, ale jak wiadomo, Apple swój największy wzrost notuje od roku 2007, czyli od premiery iPhone'a. No tak, smartfony zdecydowanie zrewolucjonizowały całe nasze życie przez ostatnią dekadę, no może trochę ponad dekadę, i tutaj trudno nie zgodzić się, że między innymi za sprawą iPhone'a się to wszystko stało. Ale czy na pewno iPhone był takim rewolucyjnym, innowacyjnym wymysłem stworzonym typowo przez Apple i zaprojektowanym w Cupertino? Jak się okazuje, nie do końca. Design pierwszego iPhone'a zaskakująco przypomina inny telefon, Samsung F700, który został pokazany do światła dziennego jeszcze wcześniej, bo na targach Cebit w 2006 roku, a zatem no, można tutaj znaleźć pewne inspiracje. Zresztą nie tylko Samsungiem F700, bo także koncepcyjnymi smartfonami, telefonami firmy Sony, czy na przykład, jeżeli chodzi o interfejs graficzny, pewnymi interfejsami, pewnymi patentami, które były zarejestrowane naprawdę kilka lat wcześniej przed premierą iPhone'a, a później system iOS bardzo je przypominał. Mowa także o samych funkcjonalnościach, chociażby multidotyku. Funkcja multitouch, czyli to, że telefon, ekran dotykowy w telefonie wykrywa kilka palców jednocześnie. Dzisiaj to standard. Wtedy większość smartfonów takiej funkcji nie oferowała, oferował nią iPhone. Niestety ta technologia została opracowana nie przez Apple, a przez firmę Fingerworks w roku 1998, którą to firmę Apple wykupiło w roku 2005, a razem z tą firmą również patent na funkcję multitouch. Jak mówią różne źródła, tak samo gest pinch to zoom, czyli uszczypnij, żeby przybliżyć, także został ukradziony, tym razem od Samsunga w roku 2003, gdzie inżynierowie Samsunga na jakimś spotkaniu z Applem zaprezentowali taki właśnie pomysł, który później Apple bezczelnie wykorzystało. Ale tutaj jeszcze coś gorszego i o takich zdecydowanie gorszych przykładach jeszcze Wam później opowiem. Apple ukradło pomysł na nazwę i logo systemu iOS 5 od aplikacji Wi-Fi Sync, po tym jak odmówili deweloperowi, twórcowi tej aplikacji, Gregowi Hughesowi, umieszczenia jej w sklepie Apple App Store. Zresztą Apple także otwarcie kradło różne rozwiązania od firmy Google i od systemu Android, takie jak widżety na lock screenie i na home screenie, czyli na ekranie głównym. Widżety pojawiły się całkiem niedawno. Szufladę z aplikacjami czy pomysły na zaprojektowanie zarówno centrum powiadomień, jak i centrum sterowania. Ale żeby nie było, Android również kilka rozwiązań
skopiował od Apple'a, takie jak gesty, jeżeli chodzi o to, co było w systemie, no i oczywiście słynnego notcha, który przecież nagminnie był kopiowany w telefonach z Androidem jeszcze 2-3 lata temu. A jeżeli ten film podoba Wam się tak, jak notche podobały się producentom androidowych telefonów, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Cofnijmy się jeszcze w czasie, jeżeli chodzi o iPhony i opowiedzmy o aferach, bo ten telefon był naprawdę obiektem wielu gorących afer i kontrowersji. Na przykład model iPhone 4 wywołał tak zwaną aferę Antenna Gate, gdzie specyficzny chwyt telefonu sprawiał, iż telefon tracił zasięg sieci GSM. Rozwiązanie od Apple'a, konkretnie padło tutaj z ust Steve'a Jobsa, samego Steve'a Jobsa, powiedział, że wystarczy telefon chwytać w inny sposób. Problemu z traceniem zasięgu nigdy nie rozwiązano. Z kolei iPhone 6 miały słabą aluminiową konstrukcję, ponieważ była to pierwsza generacja metalowych iPhone'ów, właśnie zbudowanych z aluminium, i korpus nie był odpowiednio wzmocniony, przez co telefony się uginały. Dokładnie tak. Ten problem również nigdy nie został rozwiązany, jedynie rozwiązano go oczywiście tym, że w iPhone 6 jest w kolejnej generacji w przyszłym roku. Po prostu te iPhony się już nie wyginały. Ale przy okazji tych różnych testów dość brutalnych na telefonach okazało się, że także niektóre smartfony z Androidem ulegają takiemu zagięciu, więc można było Apple'owi trochę to wybaczyć. Z kolei iPhone 10s, to już historia całkiem niedawna, miał problemy z ładowaniem. Niektóre modele po prostu się nie ładowały. I tutaj okazało się, że jest to faktycznie wada fabryczna jakiejś tam partii telefonów. Tego problemu fizycznie nie rozwiązano, telefonów nie wymieniano ludziom, natomiast rozwiązano to za pomocą aktualizacji oprogramowania. W 2016 roku wyszła z kolei chyba jedna z największych afer, która trwała całkiem do niedawna, bo do poprzedniego roku w zasadzie trwa nadal. Chodzi o aferę BatteryGate, czyli to, że Apple celowo i świadomie, ale bez wiedzy swoich użytkowników spowalniało starsze telefony, rzekomo po to i rzekomo ze względu na to, że baterie się szybko zużywały i Apple chciało, żeby te telefony były bardziej długowieczne, dzięki temu, że działały wolniej. Jak się oczywiście okazało, później wywołało to zbiorowy, cywilny proces sądowy. Naprawdę mega duży proces, który zakończył się całkiem niedawno, bo w roku 2020, i wynikiem tego procesu było to, że Apple przyznało się do winy, przynajmniej częściowo, i wypłaciło tym osobom, które wniosły ten spór do sądu, $500 milionów odszkodowania. O ile ta suma brzmi pokaźnie, to w przeliczeniu na jednego użytkownika, jednego z tych osób, które wniosły ten proces do sądu, wyszło to, uwaga, $25 na osobę. Także całkiem niedużo. Sąd przyznał, że było to jawne i świadome przedwczesne postarzanie produktów w celu podświadomego zmuszenia klientów do zakupu nowszych iPhone'ów. Wracając jednak do iPoda, czyli odtwarzacza muzyki. Być może młodsi z Was nie pamiętają, że kiedyś do odtwarzania muzyki używało się osobnych urządzeń, tak zwanych MP3 player albo innych tego typu wynalazków. Wcześniej jeszcze wiadomo, Walkmanów i Discmanów, ale to już dinozaury tylko o tym pamiętają. Niemniej jednak iPod był i chyba do dzisiaj jest najbardziej popularnym na świecie odtwarzaczem dedykowanym, odtwarzaczem muzyki. iPod został zaprezentowany w 2001 roku, jednak koncept takiego urządzenia pochodzi z roku, uwaga, 1979 i został zaprojektowany przez prywatną osobę. Co ciekawe, jeżeli chodzi o samo wzornictwo, czyli o to, że ten iPod miał taki kształt prostopadłościanu, prostokątu od frontu, z miejscem na ekranu góry i z tym okrągłym panelem do sterowania u dołu. Takie coś robiła już firma Braun, która projektowała i sprzedawała radioodtwarzacze już w latach 50. ubiegłego wieku. Z kolei to słynne koło nawigacyjne, jego funkcjonalność Apple skopiowało od firmy Creative, od tajwańskiej firmy, i konkretnie chodziło o model Nomad 2 Jukebox. Taki Creative miał odtwarzać, bo Creative był drugim na świecie producentem odtwarzaczy muzycznych. No i co ciekawe, menu wyboru piosenek, całe menu, które tym też się Apple chwaliło, jako że to jest innowacyjna funkcja iPoda, również zostało bezczelnie skopiowane od firmy Creative, i tutaj również był proces sądowy. Właśnie to menu zostało skopiowane od odtwarzaczy Creative z serii Zen. I proces sądowy został rozstrzygnięty w Stanach Zjednoczonych, został rozstrzygnięty na korzyść tajwańskiej firmy Creative, i Apple zapłaciło tej firmie $100 milionów. To było już prawie 10 lat temu, ale nadal, no,
kwota może nie jakaś super duża, jednakże ta tajwańska firma otrzymała także gwarancję od Apple'a na możliwość tworzenia oficjalnych akcesoriów do iPoda ze znakiem Made for iPod. Po prostu Creative stwierdził, że i tak iPody będą popularniejsze, więc nie ma co z nimi konkurować odtwarzaczami, można konkurować akcesoriami, których Apple w tamtym czasie raczej nie miało. Ale żeby było ciekawiej, to Apple tutaj, nawiązując do tej ekologii, którą tak strasznie promują i nie tylko, o czym za chwilę jeszcze powiem, iPody były także obiektem innego dużego cywilnego procesu zbiorowego w Stanach Zjednoczonych. Chodziło mianowicie o to, że baterie w iPodach były niewymienne i psuły się zaraz po skończeniu okresu gwarancji. Zresztą tutaj nawet w 2003 roku bracia Neistat i znany dzisiaj bardzo Casey Neistat nagrał film, kiedy jeszcze nie było YouTube'a, właśnie na ten temat. Był bardzo sfrustrowany tym faktem, że baterie w iPodach można było naprawić tylko i wyłącznie w jeden sposób, mianowicie kupić nowego iPoda. No i skończyło się to procesem sądowym, który zakończył się niestety ugodą, a nie przyznaniem się do winy Apple'a. Apple jednak nie przyznało się do winy i ta ugoda skończyła się tym, że użytkownicy, którzy uczestniczyli w tym procesie, otrzymali rekompensaty finansowe lub możliwość wymiany iPoda lub baterii w iPodzie, która wcześniej rzekomo była niewymienna. Warunkiem ugody było jednak to, że Apple nie przyznało się do winy, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli do celowego działania na niekorzyść klientów. Zresztą nie tylko dla klientów, ale także dla środowiska. Bo jak wiecie lub nie, to wam teraz mówię, baterie to są jedne z najbardziej szkodliwych dla środowiska materiałów. Nie tylko same materiały, ale także proces ich produkcji, a przede wszystkim proces ich utylizacji. Żeby było ciekawiej, kolejna znana rzecz, z której Apple przynajmniej do niedawna było znane, czyli platforma iTunes. Również ten cały pomysł, ten cały zamysł, ten cały koncept był skopiowany. Skopiowany od firmy rytmoteka.com. Pomysł na odtwarzacz skopiowany był od firmy SoundJam, która wydała taki odtwarzacz w roku 1999. Z kolei ta firma została kupiona przez Apple'a rok później w roku 2000. Kiedy tylko iTunes stał się popularny, Apple zablokowało możliwość kupowania i wgrywania muzyki na iPody, czyli najpopularniejsze odtwarzacze, z innych źródeł, tylko można było to robić za pomocą iTunesa. To również skończyło się dużą sprawą sądową, gdzie po prostu Apple przegrało. Kolejne innowacyjne urządzenie od Apple'a, czyli iPady. Pamiętamy tą słynną prezentację, na której Steve Jobs powiedział, że potrzeba urządzenia, które będzie takim łącznikiem pomiędzy iPhone'em i MacBookiem. I jest to właśnie iPad, czyli duży telefon albo mały komputer z ekranem dotykowym. Nie wiem, jak to wtedy określili. W każdym razie iPad nie był pomysłem Apple'a. Ani koncepcja na urządzenie, ani też nazwa. Pomysł na tablet został opracowany już w 1981 roku przez Rogera Fidlera. Z kolei japońska marka Fujitsu, być może ją kojarzycie, 10 lat przed premierą iPada nazwała kilka urządzeń właśnie nazwą iPad. I żeby było ciekawiej, dokładnie tak samo były pisane te nazwy, czyli małe i duże pad. Funkcji, programów, usług i tak dalej, które Apple skopiowało od kogoś, a później zabiło oryginalnych twórców, było naprawdę wiele i niektóre zostały zrealizowane w absolutnie perfidny sposób. Przykładem może być tutaj rozwiązanie Flux, czy F-Lux, czyli coś, co stało się popularne no już jakiś czas temu, kiedy to niektóre badania wskazywały na zły wpływ niebieskiego światła, które generują ekrany urządzeń, czy to mobilnych, czy to laptopów, na ludzki umysł, ludzkie oczy i cykl dnia i nocy, co nie do końca okazało się być prawdą w nowszych badaniach, ale bez off-topu tym razem. F-Lux to była taka funkcja, która właśnie pozwalała na to, żeby zaprogramować chociażby ekran w MacBooku, aby wieczorem stawał się bardziej żółty, a rano stawał się bardziej niebieski, bardziej naturalny kolor oddawał. No i było to możliwe oczywiście do pobrania z oficjalnego sklepu App Store właśnie na MacBooki, zresztą nie tylko na MacBooki, bo również na Windowsach ten program był dostępny. No i Apple pewnego pięknego dnia stwierdziło, że F-Lux łamie zabezpieczenia, łamie jakieś tam zasady prywatności Apple'a, no i niestety nie będzie mógł być oficjalnie używany przez użytkowników, wyrzucili go wtedy z App Store'a, no i oczywiście użytkownicy, jeżeli mieli taki wybór, mieli taką chęć, mogli sobie pobrać te aplikacje z oficjalnej strony Fluxa. Jednakże w tym samym czasie Apple, twierdząc, że Flux łamie prywatność, zasady prywatności w systemie macOS, wprowadziło taką funkcję do ustawień oryginalnie
w każdym laptopie, który był wyposażony w system macOS i ta funkcja nazywa się Night Shift. Jeszcze wcześniej kolejna ciekawa funkcja, która zabiła niemalże albo całkowicie oryginalnych twórców, to Watson. Pewnie tej nazwy nie kojarzycie, ale pewnie kojarzycie nazwę Spotlight, czyli wyszukiwarka, która pozwala wyszukiwać pliki na komputerze, na iPhone'ie, ale także szuka wam w przeglądarce internetowej i w wielu różnych miejscach. Generalnie coś, co po prostu szuka czego chcecie w różnych miejscach. I taką funkcję umożliwiała właśnie aplikacja Watson, dopóty Apple nie wprowadziło Spotlighta, który działa dokładnie tak samo i opiera się dokładnie na takich samych mechanizmach jak wcześniej wspomniany Watson. Zanim Apple wprowadziło funkcję Sidecar, czyli możliwość używania iPada jako drugi ekran, to taką funkcję umożliwiała aplikacja Duet Display, która również została przez Apple zabita. No i tak samo można jeszcze powiedzieć o jednym przykładzie, o akcesoriach i tutaj konkretnie o akcesoriach do iPada, mianowicie o rysiku Apple Pencil, ma przewagę nad innymi rysikami, które są w podobnym budżecie cenowym, dlatego że jako jedyny oferuje możliwość przyłączenia magnetycznie do boku iPada, a także ładowania go za pomocą tego, że po prostu jest przy iPadzie, no i łatwego parowania. Wszystkie inne rysiki takiej funkcji, ze względu na to, że Apple to blokuje, nie oferuje. Na koniec kilka słów o tej ekologii, czyli o tym, że Apple twierdziło, że tak bardzo ekologiczne jest zrobienie takiego pudełka do iPhone'a mniejszego i nie dodawanie do środka ładowarki. Jak się okazuje, nie do końca tak jest, ponieważ Apple spowodowało tym to, że użytkownicy sami osobno musieli kupować ładowarki. Nie dość, że musieli kupować ładowarki, to jeżeli chcieli korzystać z bardzo innowacyjnej funkcji ładowania indukcyjnego MagSafe, to jeżeli kupili w osobnym oczywiście pudełku ładowarkę MagSafe, to musieli jeszcze do niej dokupić również adapter sieciowy, żeby można było nią podłączyć do prądu. I ostatecznie przerzuca te wszystkie ślady węglowe, zanieczyszczenia środowiska i kwestie związane z ekologią ze siebie, twierdząc, że oni są super czyści, super zieloni i tak dalej, na użytkowników, którzy ostatecznie i tak muszą tę ładowarkę zamówić w osobnym, dużym, kartonowym pudle, w którym jest pudełko z ładowarką, która musi przyjechać osobnym kurierem niż telefon i tak dalej, i tak dalej. Chyba tłumaczyć nie muszę, Apple wcale ekologicznym nie jest. No i przede wszystkim potwierdza to sam fakt na przykład tego, że już 20 lat temu mieli pomysł na niewymienne baterie, które psuły się zaraz po okresie gwarancji. No i co, w iPhone'ach również mamy niewymienne baterie. Oczywiście, jeżeli oddamy je do serwisu albo oddamy telefon w rozliczeniu, Apple to zrobi i wymieni te baterie tylko po to, żeby później sprzedać telefony, na przykład tak jak zrobili to z iPhone'em 8, gdzie przyjmowali iPhone 8 w rozliczeniu za nowsze iPhone'y, a później wypuścili iPhone'a SE, który jest po prostu odnowionym iPhone'em 8. Więc jeżeli dla zysku firmy coś jest opłacalne, na przykład wymiana baterii, to oczywiście to zrobią. Ale jeżeli coś miałoby być opłacalne dla zysku klientów, tych, których tak bardzo kochają, tego po prostu nie zrobią. Tych wszystkich afer, tych wszystkich problemów, tych wszystkich błędów, które Apple popełniło, jest naprawdę dużo, bo to chociażby najnowsza afera związana z AirTagami, za pomocą których można śledzić ludzi, którzy mają iPhony z systemem starszym niż iOS 14.5, a także wszystkich użytkowników, którzy mają smartfony z Androidem, o czym też piszemy na naszej stronie technostrefa.com. Dodatkowo chociażby afera związana z klawiaturami w MacBookach, która była przez długi czas zamiatana pod dywan i potem okazało się, że jednak Apple przyznało się do błędu, wracając do starego systemu i starego mechanizmu klawiatur, czy przywracając fizyczny przycisk Escape w swoich MacBookach, a także rzeczy związane na przykład z systemem MagSafe, czyli z ładowarką MagSafe'ową, co również było przedmiotem procesu sądowego, które Apple przegrało, to znaczy musiało wypłacić rekompensaty użytkownikom albo zapewnić im kompatybilny adapter. Tam chodziło o to, że pierwsza wersja MagSafe'a nie była kompatybilna z drugą, nie można było zamiennie tych ładowarek używać, mimo że różniły się tylko i wyłącznie końcówką. Właśnie celowo po to, żeby użytkownicy musieli kupić nową ładowarkę do swojego MacBooka. Zresztą załączam wam w opisie tego filmu wszystkie źródła, na których opierałem ten cały film. Dodatkowo załączam wam także link do artykułu, angielskiego artykułu na Wikipedii, w którym większość tych wszystkich afer, tych wszystkich procesów sądowych jest opisana, między innymi najnowszy, trwający jeszcze proces sądowy pomiędzy Apple a Apple
Epic Games, który po prostu opiera się na tym, że Apple pobiera horrendalnie wysokie prowizje od wszelkich płatności, które są odbywane, czy to jeżeli chodzi o zakup aplikacji, czy o jakieś mikropłatności wewnątrz aplikacji różnorakich, w tym przypadku chodzi o grę Fortnite. Także tam, jeżeli macie ochotę o tych wszystkich szczegółach poczytać, o tej ciemnej stronie Apple'a, o tym, o czym oni nie mówią, o tym, co zamiatają pod dywan, podpisując ugody procesów sądowych na naprawdę kilkaset milionów dolarów, tylko po to, żeby wszystko to nie wyszło na świat dziennej, żeby o tym się w mediach nie mówiło, to zapraszam Was serdecznie, bo tam w tym artykule można o tych wszystkich smaczkach, ciekawostkach poczytać i utwierdzić się w przekonaniu, że Apple nie jest takie święte, jakim pokazują, że są na co dzień. Tak jak mówię, tych wszystkich rzeczy jest jeszcze więcej, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli macie ochotę, to nagram drugą część o tym wszystkim, o czym zapomniałem powiedzieć w tym odcinku. Jeżeli Wy macie właśnie pomysły, o czym mógłbym powiedzieć, to zostawcie je w komentarzu poniżej. Dajcie także znać, co Wy sądzicie o firmie Apple i o tych rzeczach, które nie do końca robią dobrze, czy to w stosunku do klientów, czy to w stosunku do konkurencyjnych firm, czy to nawet w stosunku do własnych partnerów biznesowych, takich jak wcześniej producenci innych lokalizatorów Bluetooth, dopóki nie pojawił się AirTag. A tymczasem, jeżeli ten materiał Wam się podobał, koniecznie udostępnijcie go, być może ktoś inny również będzie nim zainteresowany, zostawcie łapkę w górę, komentujcie poniżej, no i subskrybujcie nasz kanał po więcej takich ciekawych materiałów. Ja z tego miejsca się z Wami żegnam, mówił do Was Szakal, obserwujcie nasz profil Instagram, bo tam między innymi fajne memy wrzucamy o Apple'u, także może Was roześmieją, wbijajcie i sprawdźcie. No i oczywiście życzę Wam miłej reszty niedzieli. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.